Doktor Bogusz Wasik, Muzeum Zamkowe w Malborku. Aktualnie trwa trzeci tydzień badań archeologicznych. Jest to początek szerszego programu badawczego, który ma poszerzyć naszą wiedzę właśnie na temat tego zamku, na temat jego topografii, układu, przekształceń jego wyglądu. Zaczęliśmy właśnie od przedzamcza, które wbrew pozorom jest najsłabiej rozpoznaną naukowo, a tym bardziej archeologicznie częścią zamku. Co prawda były tu prowadzone różne badania archeologiczne z czasem, ale duża ich część była podporządkowana różnym inwestycjom, a one wtedy nie są do końca podporządkowane problematyce naukowej, tylko tam, gdzie krótko mówiąc trzeba kłaść instalacje. Były też prowadzone badania naukowe, ale nigdy nie do końca opracowane. W tym roku mamy założone, w tym momencie, trzy wykopy, które dadzą nam wstępną wiedzę na temat układu, topografii tego rejonu zamku przy kościele świętego Wawrzyńca i budynku, gdzie w średniowieczu była infirmeria, później w czasach starostów Polski browar, a tak powszechnie obecnie teraz bardziej znany jest jako stary hotel. Teren tutaj widać, że pierwotnie był zupełnie inny niż teraz. To jest efekt prac z XIX wieku. Teren musiał opadać, chcemy to rozpoznać. Przy samym budynku, przy kościele świętego Wawrzyńca stały różne obiekty, m.in. karczma, której relikty odkryliśmy. Ona funkcjonowała od XVI do XVIII wieku. Natomiast po przeciwległej stronie, po przeciwległej ścianie tej zabudowy, która była murem obronnym pierwszej fazy przedzamcza, próbujemy odkryć poziom pierwotny. W zasadzie w średniowieczu już się nam udało, ale jeszcze chcemy odkryć stopę, czyli koniec fundamentu, rozpoznać, jak ten mur został zbudowany. Mamy pewien zbiór drobnych bardzo przedmiotów różnych związanych z funkcjonowaniem karczmy, zwłaszcza jej schyłkiem funkcjonowania, monety. Kilka monet, które pochodzą z czasów jej rozbiórki, czyli po 1772 roku, zresztą najstarsza z tego cyklu, dokładnie z tego roku pochodzi. Mamy tam też różne takie naparstki, jak to są do szycia na palce, nakładano z tego mniej więcej czasu, jakieś plakietki drobne. Mamy też kulkę muszkietową, która raczej starsze czasy pamięta, gdzieś 17 może wieczna. No poza tym takie standardowe rzeczy, czyli dużo fragmentów ceramiki. Mamy fragment ciekawego kafla średniowiecznego z fragmentem inskrypcji. Z tak najciekawszych w tym momencie przedmiotów. No jeszcze będziemy kopać tutaj przez kolejne 3 tygodnie. Wykopie, który mamy tutaj, można powiedzieć, na środku za mną, to jeszcze cały czas jesteśmy w XIX wieku, także liczę, że niżej będzie ciekawie, jak dojdziemy do poziomu z czasów starościńskich i potem mam nadzieję, że jeszcze starszych.